Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy sokiewki schabowe z serem i pieczarkami. Zapraszam Was na krótki filmik i do wspólnego ich przygotowywania. Do przygotowania sokiewek schabowych nadziewanych potrzebujemy kilogram schabu, czyli kotletów schabu, około 300 g żółtego sera, dwie cebule, pół kilo pieczarek, sól, pieprz, czosnek w proszku, do tego odrobina ostrego keczupu, bułka tarta i jajka do panierowania. To chyba wszystko, resztę składników podam w trakcie przygotowywania sokiewek schabowych. Pieczarki myjemy, następnie szatkujemy je na szatkownicy lub drobno kroimy, łącznie z cebulą. Na patelni na odrobinie oleju podpiekamy poszatkowaną cebulę z pieczarkami, doprawiamy solą i pieprzem. Do momentu, aż całkowicie zmiękną, a płyny odparują. Podpieczone, odparowane pieczarki przekładamy do miseczki i studzimy. Kotlety schabowe należy dokładnie ubić, aby były cienkie, nadające się do faszerowania. Ubite cienko kotlety doprawiamy teraz solą, pieprzem i suszonym czosnkiem z każdej strony. Ser kroimy w paski około 2-3 mm, nie za grube, nie za cienkie. Akurat tyle kroimy paseczków sera, ile mamy kotletów. Na każdy kotlet kładziemy około łyżeczkę ostrego keczupu. Równo rozsmarowujemy. Następnie na środek kładziemy plaster sera, pieczarki. I zwijamy kotlecik. Nasze kotleciki, sokiewki schabowe będziemy teraz panierować. Najpierw obtoczymy je lekko w mące, aby zabezpieczyć końce przed wypłynięciem farszu. Następnie w jajku i w bułce tartej. Tak przygotowane kotlety odkładamy na talerz. Na rozgrzanym oleju smażymy nasze sakiewki z jednej i drugiej strony na złoto. Po około 3 minuty z każdej strony. Sakiewki schabowe piekłam 6 minut na patelni, jednak w środku są jeszcze surowe i podpieczemy je w piekarniku, tak aby nie były spalone, tylko pięknie wypieczone. Gdybym piekła je dłużej na patelni, mogłyby się mocno spiec, a nie wiadomo, jakie by były w środku. Dlatego ułożymy je na blasty z piekarnika i podpieczemy jakieś 20 minut w temperaturze 180 stopni. Tak przygotowane sakiewki schabowe są bardzo smaczne, podane jako główne danie obiadowe lub możemy je przygotować, podgrzać, podać na przyjęcie, imprezkę, do pieczywa i nie tylko.
I tak oto sakiewki wyglądają w środku. Solatki schabowe podajemy z frytkami, ziemniaczkami i ulubioną surówką. Również smaczne są rolatki na zimno, do pieczywa lub podgrzane. Sakiewki są bardzo smaczne podane na ciepło. Jako danie obiadowe również świetnie smakują na zimno z pieczywem. Możemy je podać na przyjęcie i nie tylko. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.